Konflikt dwóch miejskich spółek Nowej i Sądeckich Wodociągów był przedmiotem obrad Rady Miasta Nowego Sącza. Chodzi o sprawę z początku marca, kiedy to po awarii kolektora odprowadzającego ścieki z wysypiska odpadów komunalnych i przeprowadzonej kontroli ścieków okazało się, że w rurach zamiast nieczystości płynnych znajdują się elementy stałe. Ponieważ zdaniem zarządu wodociągów mogło to doprowadzić do uszkodzenia oczyszczalni, spółka wypowiedziała Nowej umowę i zagroziła zaprzestaniem odbioru ścieków. Teraz wyjaśnienia tej sprawy oczekiwali sądeccy radni. Jako pierwszy informacji miał udzielać zarząd spółki Nowa, choć zdaniem jej wiceprezesa w zasadzie wszystko jest w porządku. No, z sądeckimi wodociągami mamy umowę podpisaną. Sądeckie wodociągi odbierają od nas nieczystości płynne. No i tutaj więcej nie wiem, co mógłbym powiedzieć na ten temat. Czy wszystko jest w porządku na chwilę obecną? Nie ma żadnych nieprawidłowości. Nieco inaczej całą sprawę przedstawił prezes sądeckich wodociągów Tadeusz Frączek, prezentując w trakcie swojej wypowiedzi dokładne wyniki badań łącznie z przekroczeniami poszczególnych parametrów. Do pierwszych nieprawidłowości zdaniem prezesa Frączka doszło w styczniu 2021 roku. W następstwie badań po pierwsze stwierdziliśmy wysoką ilość węgla organicznego w tych próbkach, czego nie powinno w ogóle być. Natomiast łącznie przekroczenia były o 1200%. To spowodowało podniesienie ceny odbioru ścieków od spółki Nowa, jednak nie było podstawą do wypowiedzenia umowy. Do tej sytuacji doszło natomiast w marcu. Maksymalna dopuszczalna wartość tego parametru to 500 mg na litr. Widzicie Państwo, że w dniu próbki pobranej i pobranej 9 marca, przebadanej 10 marca, to jest wartość 22 750, prawie 45-krotne, ponad 45-krotne przekroczenie zawiesiny, pokazujące, że tak naprawdę w kolektorze ściekowym sądeckich wodociągów nie płynęły ścieki, tylko przemieszczały się i zablokowały się, doprowadzając do awarii odpady stałe. 17 marca udało się doprowadzić do spotkania zarządu obu spółek. W jego wyniku Nowa wystąpiła o wydanie warunków technicznych umożliwiających podpisanie nowej umowy. W większości przypadków spółka Nowa te warunki spełniła. Jeden warunek jest w trybie zawieszonym. Spółka ma na to 30 dni, mianowicie zamontowanie sądy PH i sądy przewodności ścieków podłączonej online z naszym monitoringiem. To nam powinno zagwarantować możliwość lepszej kontroli, ewentualnie przeciwdziałania zagrożeniom dla naszej oczyszczalni. Szereg zarzutów pod adresem sądeckich wodociągów miał natomiast wiceprezydent Artur Bochenek. Nie podobał mu się m.in. sposób rozwiązywania problemu przez nadanie jej medialnego charakteru i o to m.in. pytał w trakcie obrad prezesa Tadeusza Frączka. Dlaczego spółka komunalna poinformowała dopiero po konferencji prasowej władze miasta Nowego Sącza, które, jak dodam, reprezentują prawie połowę udziałów tejże spółki? Dlaczego spółka komunalna, jedna miejska spółka komunalna, nie poinformowała innej spółki komunalnej o tym, że są jakieś problemy, tylko uczyniła to poprzez konferencję prasową i w informacji już po konferencji prasowej? W przeciwieństwie do tego, jak kiedyś otrzymaliśmy od pana prezydenta apel, najpierw był opublikowany w mediach, a później otrzymaliśmy go parę godzin później pisemnie, to my zawsze informujemy wcześniej i tak właśnie godzinę przed konferencją, dokładnie 45 minut przed konferencją, pisma informujące o wypowiedzeniu umowy i o przyczynach zostały rozwiezione do wszystkich zainteresowanych, również do ratusza i do spółki Nowa. Jeśli chodzi o wyjaśnienia między spółkami, pan prezes Krawczyk miał okazję być przy usuwaniu awarii z dnia 13 stycznia. Nowa umowa na odbiór nieczystości płynnych między sądeckimi wodociągami a spółką Nowa została podpisana 31 marca.